spotkaniu ósmej kolejki Plus Ligi po przeciwnej stronie siatki bełchatowscy kibice mogli zobaczyć Tomasza Fornala, zawodnika, który jeszcze niedawno występował w młodej lidze PGS Kry Bełchatów, a obecnie gra w Czarnych Radom. Jak on ocenił spotkanie? Zapytaliśmy go o to. Skra jest faworytem w tym spotkaniu i z tym się liczyliśmy, ale mieliśmy nadzieję, rozmawiając nawet w hotelu, że uda nam się jakąś niespodziankę sprawić i wygrać. Może mecz 3-2, 3-0, może jakiegoś punkta urwać, cokolwiek, no ale jak widać niestety się nam nie udało. Pierwszy set totalna dominacja Skry, w drugim staraliśmy się im coś dorównać, no ale no, taki błąd Bartka, no, ciężko jakoś określić, no ale po prostu miał pecha, no i tyle. Każdemu się mogło zdarzyć. Bardziej baliśmy się, że właśnie Skra będzie chciała się jakby zrewanżować, bo oni mają za co, ale tak jakby wylać całą złość i na nas wygrać, z nami wygrać i nas spakować, mówiąc tak kolokwialnie, 3-0. No i jak widać się sprawdziło. Już 2 lata w Spale graliśmy jako seniorzy z pierwszej lidze, więc jakieś to doświadczenie zbieraliśmy, ale no jest przeskok, jest inna atmosfera na halach, inni zawodnicy, bo to już najwyższa półka światowa. Ciężko się gra, ale staram się walczyć i pokazywać swoje umiejętności.